Kawa, gra, akcja. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym gameplayu na kanale Radosław Zarzycki Bycia Herkules. Dalej ogrywamy grę Bully, czyli grę wydawnictwa Rockstar, która jest trochę przedstawiana jako GTA w szkole. Czy tak jest faktycznie, właśnie przekonujemy się w tej grze. Mówimy również ciekawostki z życia Bycia Herkules. Oczywiście komentujemy to, co widzimy na ekranie. Może dzisiaj trochę rymów polecieć, bo mam troszkę zepsuty mózg, ponieważ zostałem nominowany do Hot 16 Challenge, no i musiałem ułożyć swoje 16 rymów, 16 wersów, no i spróbować zarapować. No i już się dzieją rymy. Może dać lajka, subskrypcję i komentarz. No i cóż, trochę tak mi się mózg zmodyfikował, że wszystko bym rapował albo rymował. Byłem z psem na spacerze, ktoś spytał mnie, czy on jest młody. Chciałem odpowiedzieć, tak, młody i nie zrobi szkody. Także głowa zepsuta. Mam nadzieję, że trochę się pośmiejemy z tych moich rymów. Zapraszam oczywiście do sprawdzenia mojego Hot 16 Challenge. Napisz proszę, jak mi to wyszło. No i cóż, ja zabieram się za ogrywanie dalej Bully. Zobaczymy, co nas czeka w kolejnym etapie przygody. Zapraszam do usunięcia się też do innych części gierczenia. Cyk. Okej, mamy naszego protagonistę Jimmy'ego z fryzurą na wzór Kiwi, który ma czapkę i tą fryzurę mu osłania. Mamy lekcję, słyszałem głos dzwona, także idziemy na lekcję. Tylko zobaczę, do której ta lekcja trwa. Bo są ogłoszenia na tablicy na do 15.30 chyba, bo jest popołudnie. Tak? Także bardzo mało czasu, niecałe pół godziny, a w tej grze czas tak szybko leci, że to tylko nam pokazuje, jak krótkie jest dzieciństwo. Ale, taki ziomeczek może ci zrobić teleport prosto na lekcję. Wystarczy, że dasz mu się złapać. Ziomeczku, dawaj, łap mnie i teleportuj prosto na lekcję. No proszę, ziomeczku, zabierz mnie do szkoły. Ja nie chcę być jak Bagarowicz. Na lekcji w łapu wylądowaliśmy. Zostałem doprowadzony siłą na zajęcia. No właśnie, o to chodzi. Teleport. Wpadamy na lekcję WF-u. Spóźniliśmy się na lekcję i za karę mamy dostać po głowie od takiego zmasowanego typa. WF-ista z wąsem, klasyczny. Zobaczymy, co nas tu czeka. Wykonuj polecenia, aby nauczyć się nowych ruchów. Okej, ja tutaj takiego nakurwiam trochę węgorza. Taki tancerz ze mnie. Trochę człowiek kot. Przytrzymaj R, raczej chwyt. Cyk, przytrzymaj S, chwyt. Przytrzymaj, dajesz shield, żeby dać mu z banki. Dobrze, że mam taki ochraniacz na głowie, bo inaczej to miałbym też głowę pobijaną. Cyk. Jeszcze raz R i z bani. Ło, ziomeczek już tam prawie się nie podniósł. Odblokowano uderzenie z banki, przytrzymaj shift. I ostatni raz do 3 razy sztuka, by się nauczyć. Teraz mam nowe umiejętności. Shift, shift i przytrzymaj shift. I z kolana. Kurczę, biedny ziomeczek. Czy on jest jakimś kaskaderem, że on się tutaj zatrudnił tylko po to, żeby można było na nim tak trenować, bo on w ogóle nie chce mi oddać. A gdyby on też się chciał nauczyć ciosów, to miałby okazję fajną. Ale nie, on woli... Ajajaj. On woli dostawać tylko, więc ja podejrzewam, to jest jakiś kaskader. Wow. Koniec z nim. Upadł slow motion. Okej, pierwsza lekcja WF-u za nami. Pamiętajcie, WF-u się nie opuszcza, tam jak widzicie można się nauczyć ciekawych rzeczy. Trzy literki za nami tutaj są pod wrażeniem naszych wyczynów. Superość. Okej, no i cóż, mamy zrobioną misję. A raczej lekcję. Na misję się teraz udamy, to jest dobry pomysł. Gdzie ja jestem? Tu jest basen. Nice. Basen bez wody, taki, gdzie można jeździć na desce. Dobra, ale ja nie chcę tutaj. Ja chcę wyjść sobie stąd. I pójść robić misję. Zwiechałem z bara w drzwi. I nikt tu nie naskoczy mi. Chyba, że ten ziomek chciał mnie podhaczyć, a potem mnie osaczyć. Słuchaj, ziomek. Ja dzisiaj nie mam humoru. Ty, taki ziomek będzie mnie zaczepiał. Widziałeś w ogóle, jak ty wyglądasz? Słuchaj. No i co? Kurczę, prosto w pępek mi zarąbałeś. Dobra, słuchaj. Tak się nie robi. Ja się nauczyłem nowych ciosów.
cyk, sportowiec chce do mnie w bara wjechać. To było tak, że mnie napadli. O kurcze, patrzcie, jak on mnie skoczył. To wyglądało jak jakiś przyczajony tygrys. Na, cyk, cyk. Chwycę cię, chwycę i z bani. Kopię leżącego i nic nikomu do tego. Cyk, 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 cyk. RM, cyk. Gleba. Dużo ma spaniny gościu, nie mogę go tutaj obłożyć. To jakiś sportowiec jest, który jest mocno odporny. Cyk, na ciosy go nie ranią. O, upadł. Teraz może stąd uciec, bo perfekci będą chcieli perfekcyjnie mnie tutaj ukarać za ten uczynek. A co tu się dzieje? Rozpocznij misję, rzuty karne. Ja to chcę zobaczyć. Konstantin jest to ten, co ukradł czekoladki w chyba pierwszym odcinku. I co jest? Strzałeczki. Altem rozpocznij. Cyk. No co, rozpoczynam. I co dalej? Mam trafić w niego? A jak się w niego trafię? Tym się rusza. Takie to łatwe nie jest, moi drodzy. To jest jak taki... To mi się nie podoba. Oh yeah, mam tylko dwie piłki, więc raczej go już nie zabiję. Kurczę, może, bo tu wystarczyło trzy... Nie, straciłem dolca. A mogłem pewnie zarobić za to, że kopię w człowieka piłą. Niełatwa misja, ale wrócimy sobie tutaj. Idziemy jednak robić misje normalne, żeby popchnąć trochę grę do przodu, bo ona jest aż na 15 godzin. Także nie wiem, w co się wplątałem i was. Ale trzeba robić misje główne, nie takie poboczne, żeby tą grę w końcu skończyć. Bo ja dużo nawijam tutaj. Cyk, cyk. Misje mamy w bibliotece. Zobaczymy, co nas czeka, gdy otworzą się drzwi biblioteka. Taki słaby. W Hot Sixteen wyszło mi lepiej. Uratuj Algiego. Ciekawe, kim jest Algi. Jimmy coś węższy, trochę jak taki Kraven łowca ze Spidermana, nosem zaciąga. So, you're the new kid, huh? Okej, to chyba jest Algi. Ten ziomeczek nosi spodnie tak w nowoczesny sposób, że ma łatwo skorzystać z toalety chyba. Albo nie ogarnia, że w szkole jest sklep, gdzie możesz kupić Algi ubrania i spodnie dopasowane na twoje 4 litery. A, to jest taki kujonek biblioteczny i zaczytał się w książkach i teraz musi je oddać. Zapłaci mi, no to nie jest to zbyt dużo. No, 2 bucks? Great, 5 bucks. Mamy wysoką umiejętność targowania się z takimi ziomami. Idzie przykurczony chillerek. Trochę śmieszny, ale polubiłem go. Bardziej niż tego Gerego na pewno, co w akademcu z nami mieszka. I co mamy za misję? Eskortować Algiego w drodze do szkoły. Dobra, to chodź, Algi. Idziesz ze mną, czy nie idziesz? Idziesz. Dobra, to chodź. Mamy sobie krzyża, idziemy do krzyża. Tam jest krzyż. Na razie jest prosto. Czekaj, bo chuligani chcą napaść Algiego. Zostaw mi Algiego! Słuchaj, Algi to jest mój ziomek. Patrz, jak to się kończy, gdy napadasz moich ziomków. Algi jest spoko. Tak, Algi, no widzisz? Cyk, cyk, Algi też już gardę przytrzymał. Gdzie ty jesteś, ziomek? Jezu, co się tam dzieje? Tam jakaś strefa wojny. Co tam się dzieje? Ktoś puścił jak goblin z Spidermana jakieś bomby. Cyk, on pobiegł po kolegów? Czy o co chodzi? Oni się zablokowali na jakimś kujonie. No co, no i co? Zostaw mi Algiego, na. Zostaw jakiegoś kujona, ominęli Algiego dzięki temu. Algi, widzisz, jesteś nietykalny, bo kujona zaatakowali. Ale ja nie mogę ich tak po prostu olać? Algi, ja bym chciał bardzo pójść dalej, rozumiesz, wąchasz sobie rękę, ale ja muszę ich pokonać. Inaczej misja nie pozwoli mi dalej pójść. Cyk, cyk, cyk. Wszystkich sprawdzimy nowe ciosy, na tobie też. Gość już padł, śmierdzącą bombę od niego dostałem. Ty masz bum z dyni. Wstaniesz już? Jeszcze wstaniesz. Bum z dyni. A nie, ja ciebie mam nie pokonywać, ty jesteś spoko ziomerem, ty jesteś chuliganem, sorry.
O, co jest cyk. Hop, hop i skorany. Mamy okazję przetestować nowe ciosy, których się nauczyłem. Tak, o to chodzi. To jest taka szkoła z charakterem, jak było wcześniej. A ty co, musisz siku teraz, tak? Jaka akcja. Zaprowadź Aldziego do szkolnej łazienki. Algerona. Cyk, cyk, cyk. W ogóle jest po godzinie... jakby jest cisza policyjna o tej godzinie, powiedzmy, także wchodząc do szkoły my ryzykujemy, Aldzi. Ja nie wiem, czy ty jesteś na tyle odważny. Ale cóż, tutaj ziomeczek sobie kolę kupuje, bo tu można sobie kolchę podpijać z cukrem dla lepszej próchnicy. Okej, jesteśmy w szkole. On musi bardzo siku. Także chodź, Algeron, idziemy siku. Tu jest łazienka. Dyryry. Na. A to jest kadamska. Nie mogę wejść do ubikacji dla dziewczyn. No tak, nie możesz, Algeron. Ja to rozumiem. Myślałem, że tutaj jest. Sorki, nie ogarnąłem, że jest strzałka w górę. Chodź, Algeron, na górę idziemy. Cyk. Idziemy na górną łazienkę. Idziesz, Algeron, czy nie idziesz? Dobra, idziemy sobie. O nie! Zostaw mnie, zostaw! Uciekam! Z bara wjechałem i uciekam. Tylko teraz, kurczę, Algeron, żeby mnie zgubił tylko czasami. Algeron! Algeron, zostań gdzie jesteś, ja do ciebie dobiegnę. Spokojnie, ziomeczek. O, jesteś cały czas, nie doceniłem ciebie. Dobra, Algeron, tam mamy na wprost łazienkę. Mam nadzieję, że jeszcze się nie zmoczyłeś. Cyk, biegamy tu. Męska łazienka tym razem. Co tu się dzieje? Okej, osłaniamy Algerona. Mam ci też kran odkręcić? To nasza koleżanka, z którą się całowaliśmy, z jakimś małym ziomeczkiem. Ja wolę nie wiedzieć, co się działo. Osłaniamy Algerona. Cyk, łapiemy chuligana, dajemy mu z dyni. Łapiemy drugiego, dajemy mu też z dyni. W ogóle szkoda, że to nie jest gra tak, aż tak bardzo wulgarna jak Punisher, gdzie można było głową rozbić muszlę klozetową. Nie wiem, czy graliście w Punishera, czy słyszeliście. Jak chcecie, to możemy tu ograć z dyni cały czas. Cyk, cyk, hop. Co tu się dzieje? To jest naprawdę straszna szkoła. Tam nie lepiej nie rzucać w drzwi, bo tam Algeron sobie z pokoju z toalety musi skorzystać. Algeron wyjdzie i zobaczy tutaj takiego truposza. Prefekci tu weszli! Co się dzieje? Coś mu się pod dupą świeci? A nie, to jest spucha napoju, poproszę. Kurczę, jak oni mnie złapią, to nie będzie dobrze. Ja tu muszę... Ajajaj! Nie. Ja mam misję Algeron. Chyba, żeby Algeron w ogóle wyszedł, to ja muszę się schować. Inaczej Algeron tam będzie siedział w tej toalecie. Cyk. Cyk. Zgubię prefekta w końcu, mimo że Algerona wcześniej nie zgubiłem. O, dobra. Algeron? Jesteś tam jeszcze? Ej. Długo byłeś w toalecie, rączki umyj. Dobre to jest, tak, tak. Jak jest pandemia, też pamiętajcie o rąk myciu. Zaprowadź Algiego do szafki. Trochę się napije kawki. Okej, także chodź, Algeron, idziemy do twojej szafki. Ona jest oznaczona na mapie. I już tutaj widzę, że tam sobie prefet zapie. Tu jest twoja szafeczka. No, Algeron, śmiało. Osłaniam cię. Idź. Wszystko jest spoko. Okej, książki wyciągnięte. Masz sos. I matka się dowie, że nie jesteśmy drewni. Minusy u chuliganów, ale plusy u kujonów. Kujoni są spoko, bo można od nich wyciągnąć przydatne informacje na sprawdzianach. Także wolę mieć szacunek u kujonów. Godzina jest późna, lepiej pójść spać. Złapali Algerona! Algerona mi tu zostaw! Algeron dał mi pieniądze! Zostaw go! Algeron, uciekaj, to było dla ciebie! Przemoc wobec prefektów. Algeron! Nie! Co się stało? Ja tylko pomagałem koledze. A, dobra, zanieśli mnie spać. Nawet nie mogłem zobaczyć, jakie nasz Jim miał sny. A szkoda, bo sny czasami są fajne. Mi na przykład się śniło, że byłem w aquaparku i tam oglądałem wykład na temat tworzenia aquaparku, a potem się okazało, że nie miałem zegarka takiego, który, wiecie, jest konieczny na basenie i mnie ścigali za to, że też się tam włamałem. Także ta gra już mi psuje głowę, że też się włamuje na basenie, tak jak się włamuje do szkoły. Zapiszemy sobie, bo ta gra jest taka, że potrafi się skraszować, bo jest stara. Także lepiej sobie zrobić save'a przed ciągiem dalszym przygody. Zapisujemy.
Mamy 3% gry, masakra. Ok, także mamy zapisaną grę. Można się iść kimnąć. Myślałem, że wcześniej spaliśmy, ale pójdziemy się kimnąć teraz. Bez umytych zębów, w buciorach, bez pościeli. A po co? Skoro tu się tak krótko śpi, że już dzwoni dzwonek i nawet nie można tych snów naszego protagonisty zobaczyć. Okej. Okay. Coś się od razu ładuje. Czasami ludzie chcą, żebyś coś dla nich zrobił. I widzę, że Pete chce, żeby coś dla nich zrobić. Pojawi się nad nimi niebieska strzałka i będą oznaczeni na radarze krzyżykiem niebieskim. Drapie się pod pachą, wącham czy śmierdzę, a tu podchodzi Pete Kowalski i mówi, że potrzebuje pomocy. Co tam, kolego? Ty też rękę wąchasz? Słuchaj. Muszę zabrać paczkę do Bera Trees. On się drapie w stronie serca. Chyba Bera Trees to jest jakaś bliska osoba dla jego serducha. Także oczywiście, Peter. Dla ciebie zrobię wszystko. Paczka z tyłka. Też biorę. Do tyłka ładuję sobie paczkę. Głupio to zabrzmiało, sorry. No i co, jestem kurierem. Idziemy do Bera Trees. Pomóc Pitiemu Kowalskiemu w jego romansie. Zobaczcie, co to za kobita. Ona jest w akademiku, widzę, dormitorium, czy też noclegowni kobiecej. O, mamy tutaj, taka babiaczka. Hej, ja jestem od Piteja Kowalskiego, to jest prezencik dla ciebie. Ale jest za darmo, nie pracuje. 5 dalców. No i fajnie. No i fajnie. Od razu odblokowaliśmy tutaj misję. Misja pierwsza w akademiku, dormitorium dziewczyn. Ja tam jeszcze nie byłem. To można wejść? Można, jest strzałeczka. Także wbijamy. Wbijamy. Przed chwilą, teraz się mnie boisz, a przed chwilą przecież ci pomogłem. Co to za durnostwo? Misja. A w ogóle gdzie ona biegnie? To wygląda jak jakiś taki schron. Tam jakaś niegrzeczna dziewczyna musi być. Dobra, sprawdzamy misję. Ostatnia szmata. Jej, jej. Zobacz, koleżaneczka, jakaś cheatera. Tylko się pomalowanie nie wyszło i zrobiła sobie usta na Jokera. My się skradamy niczym jakiś skrytobójca Assassin's Creed czy Splinter Cell. Ale jakoś i tak nas nakryto. A tam z boku od razu, ja mam misję tutaj. No. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. To się nie bawię, bo Pity z tobą romansuje. That's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorms. Ta szkoła jest dziwna. Tu każdy, kto wejdzie do akademika, teraz jest zboczeńcem. Może chcesz pograć z tą babeczką na konsoli, albo nie wiem, cokolwiek. Od razu takie myśli się tym dzieciom tworzą. Nieładnie. Hey Gary, I need to get something from Mandy's locker. I'm not surprised. Oczywiście nam nasz kolega Gary musi pomagać, który nas zawsze podpuszcza do złych rzeczy. Nie lubię zioma, ale sami jesteśmy chuliganami, kto przestaje żywić cły do swojego ciągu, a taką śmierdzącą bombę muszę kupić od jakiegoś zioma, od grubego. Gruby, tej bomby mi tu. Tutaj jedna laska wygląda jak Mary Jane. Cześć Mary Jane, gdzie masz Spidermana? Ja się zaciąłem na tych kobietach, na. Cyk. Lecimy do grubego. Tutaj zaczepiają małego. Wszyscy są w takim trybie wojennym. Tu nie mamy normalnych ludzi. Dobra, gruby. Jest oznaczony krzyżem. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest gruby? Tutaj jest. Gruby coś tam robi sobie. Splunął na ziemię. Siema ziomek, mam misję dla ciebie. Zagadam. Nie chciałem cię zaczepić. Jezusie, no udaj się na salę gimnastyczną. Idziemy sobie. Tutaj się dziwnie, jakieś zwykłe jakieś spiny są wszędzie z każdym. W ogóle lekcja teraz trwa i ja opuszczam lekcję. Nie podoba mi się to. Ale misja jest misja. Tu trochę osób te lekcje omija, widzę. Nie wiem, czy pytałem w odcinek wcześniej, czy nie, czy omijaliście lekcje. Mi się zdarzało, grałem wtedy w CS-a, w kawiarenkach szkolnych. Gimby nie znają kawiarenek szkolnych. A tak to nie uciekałem. O, razem szedłem z jakimś ziomem.
Cyk, idę sobie. Muszę iść do jakiejś przebieralni chyba. Tak, wbijam do przebieralni. Wtargnięcie. No, 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 dziewczyna tutaj spanikowała. A ja jeszcze widzę, że mam coś do szafki włożyć. Nienawidzę tego otwierania zamków. Kręcimy w prawo, kręcimy w prawo, kręcimy w prawo. Teraz w lewo, teraz w lewo, teraz w lewo. Cyk, w lewo, w lewo. Nie! Cyk. Zostaw mnie! Nie! Zostałem złapany, porażka. I co teraz? Wylądowałem na biologii za karę. Prosto z misji do szalonej klasy, gdzie są kościotrupy i jakieś wielkie rośliny i wypchane zwierzęta. Co się tutaj dzieje? To jest pierwsza moja lekcja biologii. Zobaczymy, co mnie czeka. Na razie widzę, że jest mocno wyposażone te pomieszczenie. I co mam? Jak najprecyzyjniej dokonać sekcji zwłok. Wow. Przed zakończeniem lekcji. Mam użyć klawiszy nawigacyjnych lub myszki, aby ustawić wskaźnik. Nacisnąć Alt bądź klawisz, aby wybrać lub zidentyfikować, przytrzymać Alt, aby użyć. No i co? Zobaczymy w praktyce. Grubo się zapowiada. Okej, okay, kroimy żabę. Ja na studiach oglądałem filmik z krojenia żaby, bo to jest nielegalne, także Jimmy robi takie rzeczy, nie? Że jest super karateką, bo uczy się ciosów od pijanego mistrza, to jeszcze będzie lekarzem. Będzie mógł robić przeszczepy, ale okej, okay, bo nie znamy tego. Za pomocą szpilek mam przymocować żaboluda tutaj do tej całej tacki. Cyk. Myszka działa w takim bardzo slow motion, to jest trudniejsze niż by się człowiek spodziewał. Okej, okay, żabolut przymocowany, też bierzemy skalpel i mu pod gardle nacinamy. Patience, Hopkins. A nie, teraz jest pod gardle, wcześniej było brzusze. Cyk, fajnie, teraz pod brzusze. Okej, okay, teraz co mamy zrobić? Za pomocą szczypiec odwinąć skórę. Cyk, bierzemy pęcetę. Odwijamy skórę. Mam nadzieję, że nie jecie teraz, sorki. Ok, i te kolejne szpile. Mocujemy szpilami jego skórę. I mamy za pomocą szkła powiększającego znaleźć serducho. Tu jest serducho. Jimmy, w ogóle mówię, ty będziesz tak taki super żołnierz. Będziesz mógł na wojnie robić przeszczepy. Oddzielać wątroby i różne rzeczy. Czego oni uczą w tych szkołach? Nie dość, że szkoła jest wielka, jak kompleks taki edukacyjny, bardziej niż uniwersytety. To jeszcze takie coś. Teraz serducho sobie przenosimy szczypcami na szalkę Petriego. I co, lecimy dalej. Teraz mam znaleźć żołądek. Żołądek. Po co tu powiększać, jak on jest taki wyraźny? A, bo inaczej nie mogę kroić. Trzeba kroić na zoomie. Ciekawe, czy Jimmy też trzyma teraz lupę w ręku. A ja już naruszyłem ten żołądek i co? Powinien dostać nową żabę. Chyba, że zaszyjemy ten żołądek. Cyk, cyk, cyk. Tak jak mówię, ja na studiach biologii nie mogłem tego robić. Musiałem tylko oglądać filmy. Cyk. Hop. Szczypce, znowu żołądek na szalkę. I co teraz? Teraz mam znaleźć jelito. Cyk, są jelita. Wielki element taki, my tak to kroimy po prostu. To między jelitami powinniśmy lecieć. To w ogóle wtedy byłoby mega hardkorowa, ale to pierwsza lekcja. Rozumiem, że później będziemy coś trudniejszego tutaj operować. Potem będziemy przeszczepiać pewnie te organy. Cyk, 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 cyk. I pęceta. Przed czasem. Jimmy, pyszny z ciebie biolog. Możesz tutaj Beatrice korepetycję dawać. Buja. Okej. Okay. Jak na chuligana całkiem jeszcze się uczymy. Odblokowano koszulkę. Koszulka mięśniaka? Jak wygląda koszulka mięśniaka? Zaraz będę to chciał zobaczyć. Cyk. Pójdziemy do pokoju, zrobimy sobie save'a raz jeszcze i zobaczymy, jak wygląda koszulka mięśniaka, jak dobrze przeczytałem. No, co jest? Włącz speeda. Uciekaj stąd szybko, bo tutaj... Ej, tutaj zaczepiają Algerona. Czy Algeron może ćwiczyć sztuki walki? Tu się ktoś przyczaje na Algerona. Algeron nie ma teraz dla mnie misji. Nie chcesz mi zapłacić, to ja sobie zobaczę, jak wygląda koszulka mięśniaka, którą właśnie ugrałem. Wbijamy do dormitorium. Cyk.
Idziemy sobie zrobić save'a. Nadpisujemy grę. ...3,5%, tak to właśnie wygląda. Okej, no i co, zobaczymy jak wygląda koszulka mięśniaka. W ogóle z czasem, jakbym miał więcej hasiwa, to zrobię z siebie bardziej, tak by się, będę chciał spersonalizować z bohaterem i kupię mu więcej fajnych wdzianek, ale tak, koszulka mięśniaka. Ajajaj, można widzieć całą definicję mięśniową naszego protagonisty, ale nie chcę w tej koszulce chodzić. Ja bym wolał mieć tutaj garnitur albo strój Spidermana, to też by było bardzo fajne trollerstwo. Ale ja nie chcę tego, ja chcę wyjść stąd. Bardziej mi się już podoba chodzenie w mundurku, tym bardziej, że tu jest to wymagane. Mogę sobie bombę zrobić? Użyj zestawu chemicznego. Tu się pali cały czas, można podpalić dormitorium. Mogę, mam petardę. No i petardowo. Z tą to petardą zabiorę się za misję. Cześć Algernon, widzę, że stoisz w miejscu misji. Coś dla mnie masz? Nie, mam chronić Buckiego. Sorry. Kim jest Bucky? Sorry about that. Out. Tutaj Gary robi masaż kapturów naszemu koledze Kowalskiemu, który ogląda zawody pływackie. Intellectual stuff. So tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? No, kto nie lubi oglądać dziewczyn z filmu. Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughing him up. Ow. Turn him into a man or a woman or nie lubię Gary'ego, możecie pisać w komentarzu. Hey, Jimmy. Ale mam naszego kolegę teraz, Algerona. Cześć, chciałem ci pomóc. Algeron dla ciebie wszystko. Zapuścił się i nie wrócił. No, to może mi zrobić też lekcję, taki może być deal. Ale Algeron pójść do lekarza, może to dla pęcherza jest. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peastain, before you mark the carpet. Zostaw mnie Algerona, mi daj misję, ty tylko tutaj jakby podpuszczasz mnie. Take care of all the other cliques. Soon this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well I do, pal, and I intend to get it. Now go help that door. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. On tu podrywa Kowalskiego, a my musimy zrobić misję. Buckiego uratować. Taki Bucky z X-Avengersów, kolega Kapitan Ameryki. Pomóż Buckiemu. No okej, no. Podrapię się po głowie, pomyślę co mam zrobić. Ten mam krzyż. I sobie idę na nene. Cyk, cyk, cyk. I czemu Buckiemu się traci życie? Ktoś tam go okłada? Gdzie jest Bucky w ogóle? Kawałeczek ode mnie. Cyk. To uruchamiamy speeda i biegniemy niczym Flash. Bucky, już biegnę. Tutaj się przewrócił nasz kolega Jerron na skórce od banana, byś pomógł Buckiemu, a nie tak. Bucky, lecę! Cyk, cyk, cyk. Może gałę weźmiemy, nie wiadomo czy ona się przyda. No weź, weź gałę. Cyk, Bucky, lecę! Lecę do Buckiego, on jest tam się, gdzie jest złe rzeczy z Buckiem. Rzut! Bum! Zostawcie mi Buckiego. Bucky, daj baseball. Wtedy dla Buckiego nie będziesz zagrożeniem. Cyk, Buckiego zostaw, bo mam misję, że jak uratuję Buckiego, to Algernon mi zrobi zadanie domowe. Huuu! Buckiego tutaj nie rań czasami. Bucky się chce bronić. Bucky nie jest takim typowym kujonem. Algernon tylko stał z tyłu i obserwował. Pomóż Buckiemu dostać się do garażu. Idziemy. Skoro, że Bucky ma tak mało życia. Bo może mu się stać coś złego, a Bucky to jest sposób na zarabianie mamony. Na szczęście chuligani nawet nie zauważyli, że Bucky przyszedł między nami. Cyk. Podhaczają mnie tutaj grubo. Może z dyni? Cyk. Może ty też chcesz? Ty z baseballem. Daj mi baseball. Cyk. A jak przytrzymam baseball, to trzy ciosy są... U dwóch nas można podhaczyć, fajnie. Padli na glebę. Dobra, Bucky, teraz musimy otworzyć ci garaż. Jesteśmy herosami, garaż otwieramy.
Bucky idzie do jakiejś, nie wiem co to jest w ogóle za urządzenie, ale wyciągnął stamtąd jakiś przedmiot, teraz ucieka niczym dziewczynka. Mam nadzieję, że nie będzie więcej przeciwników, bo oboje mamy mało życia. Na szczęście mam cukrową puchę, da nadwagi. Cyk. No niestety, chuliganów tutaj nie brakuje. Bucky wszedł na śmietnik, jest bezpieczny. Po co schodziłeś? Trzeba tam zostać, lamusie. Ja nie chcę bić Bucky'ego, nie uderzaj Bucky'ego. Cyk, cyk. Dobra, na wszelki wypadek baseball. I teraz co? Uciekaj wraz z Bucky'em. Drzwi zamknięte. Ciekawe co za nimi. Kurczę, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Kurczę, pan Menel splujnął. I co teraz? Wow! Szacunek chuliganów minus 10, szacunek chuliganów plus 5. To w ogóle chujoni nas lubią, ale chyba dyskorolkę dostaliśmy. Możemy się bawić w Tonego Hołka. Kolejne pytanko, czy gimby znają, czy gimby nie znają Tonego Hołka. Cyk, lecimy na desce. Da się przyspieszyć, da się robić tego. Zahamować raczej. Ale czy... Da się robić Oli. Hoppa! Nieźle. Cyk. No to lecimy z tematem. Ja sobie lecę. W ogóle, żeby jechać, to trzeba trzymać klawisz przyspieszenia, także nie da się jechać szybciej. Bardzo niewygodne jest to jeżdżenie. Zostaw mnie. Cyk. Cyk. Trochę niewygodne. Nie wiem, czemu się nie da szybciej. Będę to ogarniał w następnym filmie, bo teraz już trochę gramy. Idziemy sobie zrobić save. A można przyspieszać, jak się naciska ten klawisz speeda. Wow! Jimmy tutaj strupy ma. Mogę wjechać na desce do dormitorium? Jak się schodzi z tej deski? Kurcze pieczone, kurcze pieczone. Ziomeczku. Zostaw mnie. Bo cię kopnę w stopę. Ja idę do dormitorium, muszę zapisać, bo ta gra potrafi się crashować. W dormitorium jesteśmy bezpieczni, tutaj ci prefekci nie mają prawa wejść. Robimy sobie jeszcze jednego save'a. Zobaczymy, ile dała nam misja z Bucky'em postępu w grze. Wciąż nie mamy 4%. Także grubo, serio, nie wiem w co ja się wpakowałem i was. Także dolecimy w tym filmiku chociaż do 4%. Trwa sobie lekcja. Ja powinienem na te lekcje chodzić, ale już dużo lekcji zdałem. Dużo więcej misji pewnie na mnie czeka. Także lekcje sobie odrobię, lekcje nie zając. A misja? Misję trzeba zrobić, dlatego misja jest w dormitorium dla dziewczyn. Ja tam jeszcze nie byłem, także chętnie zobaczę, co się tam dzieje. Zresztą lekcja już się nas skończyła, to bym chyba nie zdążył, bo dzwonek tam dzwonił. Także co? Dormitorium Akademii Kręconej Głowy dla Kobieca. Wbijamy. Dobra. Nasz kolega Gary od razu musi zrobić coś w taki sposób, żeby było bardziej agresywnie, wulgarnie. Bombę, myślę, możemy od grubego wziąć śmiercącą bombę. Także lecimy gruby. Możesz dodać naszej misji trochę humoru. Biegniemy do ciebie po śmierdzącą bombę. Siemaneczko ziomek, masz tym ode mnie lajka? I co dalej? Mogę ci zapłacić. Cyk. Dziękuję. Śmierdząca bomba. No i fajnie. Zanim jednak pójdziemy, to widzę, że coś tam się świeci. Co tu się świeci? Jakaś znajdźka. Cyk. Karton jajek. No i można białkiem uzupełnić dietę i mięśnie budować. A że idziemy na salę WF-u, to mięśnie się przydadzą, bo nie wiadomo, co nas tam czeka. Ja mam deskę, także sobie pojadę. Lecimy, cyk, jesteśmy skaterami. Na trawie nie można jeździć? I Oli, hoppa! Gleba nasz Jimmy nie jest najlepszym tutaj skateboarderem na świecie. Cyk. I Oli, hoppa, cyk, fajnie. Patrzcie, kto tu się ustawia, sportowcy. Wy nie wiecie w ogóle, co tu się dzieje. Biorę deskę, zostaw mi ziomek. Ja tu mam w ręce jajo chyba. Mam w ręce jajo, nie jestem tego jaja śmierdzącej bomby. Też nie chcę ani dynamitu. Bo tu muszę być chyba przyczajony, bo widzę, że wchodzę do łazienki, czy też szafki. Targnąłem, tutaj dziewczyna płacze, ale ja mam misję. Muszę otworzyć szafkę, nie lubię tego bardzo robić, to jest bardzo trudne to otwieranie. Cyk, 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 cyk. Dobra, poszło nad szybko. Mam notatki, podkładam śmierdzącą bombę, ale widzę, że nas tutaj chcą złapać prefekci.
Zostaw mnie, bo ja mam misję. Chwyt za krocze. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, uciekamy. Gościu tam padł na krocze całkiem i już nas zgubił. Ci prefekci tutaj nie mają jakiegoś wybitnego skilla. Już nawet algebra, jak mu uciekaliśmy, to nas tak łatwo nie zgubił. Dobra, cyk. Lecimy w miejsce krzyża. Coś się dzieje z teksturami. Nie rozumiem. Tak jest z starymi grami, że coś się dzieje z teksturami. Uciekłem od tej zepsutej grafiki. Ojejej, dobrze, że mnie waliło z gry, bo bym nie chciał stracić tego postępu. To była trudna misja. Mam nadzieję, że to się będzie powtarzać. Ciekawe, czy na nagraniu też to widać, czy tylko mi gest oszukało. Gościu za nami biegnie, a my tam mamy... Umówieni jesteśmy w Akademiku Kobiecym. Notatki Beatrice odzyskane, dziewczyna pójdzie na medycynę, wynajdzie lekarstwo na raka. Wszyscy będą szczęśliwi. Cyk. Beatrice, siemaneczko. Proszę, to są notaty. Nie! Dlaczego się pocałowaliśmy? Mówiłem, że tu Pity ma być jej chłopakiem. A nie, ja myślałem, że dostanę pieniążki. Oh no! To jest straszne, co my właśnie zrobiliśmy. Pocałowaliśmy się z dziewczyną Pity'a. Ja cię, Pity, bardzo przepraszam. Jak cię spotka, to ci wszystko wyjaśnię. To ona mnie napastowała tym całusem. To nie było tak. Ja pójdę zapisać grę. Kolejny raz, bo to się gra kraszuje, jak widzicie. To nie jest fajne. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Wyłączyłem powiadomienia i tak dalej. Tak jest z starymi grami, bo one źle się sparowują z Windowsami. Halloween. To się zmienił wystrój. Ta szkoła ewoluuje. Cyk. Save'a tworzymy. Cyk. 4% gry. Fajnie. No i cyk. Tym akcentem właśnie uzyskaliśmy 4% gry. No już ponad pół godziny odcinka, także kończymy klasycznie słowiańskim przykucem. Jimmy, kusaj sobie. Cyk. Słowiański przykus. Kończymy. Dzięki Wam za uwagę. A w kolejnym odcinku trochę pozwiedzamy, bo tutaj się widzę pajęczynami zarosł nasz akademik. Jakieś duchy, kościotrupy. Halloween. Halloween. Ciekawe, czy bawicie się w Halloween. Możecie napisać. Dzięki Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym gameplayu na kanale Elo.